Decyzje, decyzje, decyzje. Czasem, gdy wychodzę coś zjeść na mieście albo kupuję ser w większym markecie, frustruje mnie tak wielki wybór. A człowiek tak chętnie by spróbował wszystkiego, w szczególności jeśli jest to nowa restauracja z nieznanymi daniami. 30 lat temu i więcej moi rodzice pamiętają za to puste półki, zerowy wybór i choć doskonale wiem, że lepiej jest posiadać wybór niż go nie mieć, to z jakiegoś powodu ten stan braku sprawia, że życie jest jakieś takie prostsze. Dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić, by w końcu podejmować właściwe decyzje? Dzisiaj o sztuce podejmowania decyzji. Ideą odpowiedzialnego życia jest świadome podejmowanie przemyślanych decyzji, dzięki którym wyruszamy z miejsca w nowy kierunek. Co warto zaznaczyć, ważne też, czy nasze decyzje są tak naprawdę naszymi decyzjami, ale ten temat poruszyłem w mojej animacji na temat wolnej woli, którą linkuję u góry. Niezależnie od odpowiedzi, bez decyzji świadomej lub nieświadomej, nic nie jest możliwe, a motywacje do decyzji również będą bardzo istotne. Od razu sprzątnijmy sobie pole z trywialnych oraz głupich dylematów. Dylematy, czy zjeść żurek czy pomidorową, kupić błękitną czy zieloną sukienkę, Forda czy Toyotę, to są z reguły decyzje funkcjonalne, ale mające niewielki wpływ na życie. Skupmy się na tym, co ważne. Główną, nieprzeciętną ideą dzisiejszej animacji będzie równowaga. Wszystkie decyzje, żeby niosły dobre rezultaty, powinny wywodzić się właśnie z pewnej specyficznej równowagi, o której powiemy sobie troszeczkę później. Zanim jednak o niej, muszę wspomnieć o istotnej rzeczy. O ludziach niezdolnych do podejmowania decyzji. Chociaż dotyczy to niedużej ilości widzów tych animacji, bo mówię o faktycznie sparaliżowanych jednostkach, to pojawia się ten motyw bardzo często w prywatnej korespondencji, w szczególności mailowej. Często jest to, nieco uogólniając, wyrażone w formie: utknąłem w życiu, nie wiem co robić. Potem następuje najczęściej litania własnych słabości, które sprawiają, że albo nic mnie w życiu nie kręci, albo nie umiem nic szczególnego. Bardzo dobrze, trzeba przyznać, wymówki, by nie robić nic. Miejmy więc to z głowy. Ja też nie wiem, co masz robić, ale nie podejmowanie decyzji też jest swoistą decyzją, uwarunkowaną wieloma argumentami, ale nadal to decyzja. I wtedy, gdy ją podejmiesz, to ktoś inny będzie za ciebie podejmował inne decyzje, tak jak za komuny. Rynek był tak niewydolny, że decyzje, jaki chleb dzisiaj, podejmowało za nas państwo. Nigdy więc cedowanie decyzji na innych nie będzie dla nas korzystne. Oczywiście jako doradca mogę sugerować, możemy się wspólnie zastanawiać, szukać twoich pasji, zadawać sobie kolejne pytania o czynności, które cię relaksują, a potem w korespondencji napiszesz mi, że relaksuje cię leżenie w łóżku i jedzenie lodów. No to fakt, masz wtedy problem, który sam musisz rozwiązać. Bo tak jak w animacji o depresji wspominałem tę ważną myśl, że w przeciwieństwo depresji to nie jest radość czy szczęście, ale witalność, żywotność. Tak samo tę zasadę można zastosować do twojej relacji z tym paraliżem. W przeciwieństwie do paraliżu lęku przed podejmowaniem decyzji lub patologicznego niezdecydowania jest właśnie zrobienie czegokolwiek, poruszenie się w jakimś kierunku, wykazanie jakiejś żywotności, ruchu, aktywności. Czasem porównuję to do tego, jak działa mapa z GPS, w szczególności te mapy, które nie korzystają z sieci komórkowych i Wi-Fi jako wspomagania do lokalizacji. W takiej klasycznej mapie GPS musisz się poruszyć, żeby system mógł cię zlokalizować, a dopiero jak cię system zlokalizuje, możesz korygować swój kurs. To taka prosta, choć niełatwa do realizacji logika. Żeby wyjść z marazmu i paraliżu, musisz zrobić coś, cokolwiek, w dowolnym kierunku, z czegoś zrezygnować, czemuś poświęcić swój czas. Wtedy niejako odnajdziesz się, bardzo szybko zobaczysz swoje preferencje i będziesz korygować swój kurs. Jedną z magicznych cech działania i podejmowania decyzji jest to, że zaczynamy nabierać bardzo wyraźnych preferencji, smaków. Wiemy, co nas bardziej irytuje, co nas kręci, co nas relaksuje, co jest smaczniejsze, a co nie. W tym kontekście niepodejmowanie decyzji to tkwienie w takim miejscu bez smaku, koloru, szarym i nieprzyjemnym. Więc dla tych sparaliżowanych lękiem albo niemocą mówię od razu z góry: nie wiem, co masz zrobić, ale lepiej zrób cokolwiek, żeby łatwiej się odnaleźć, wyrazić lepiej swoje preferencje i faktycznie ruszyć do przodu. By nie być gołosłownym, po studiach nie wiesz, co masz zrobić zawodowo, wszystkie prace to albo nie nadaje się, albo nie chcę tego robić. Skocz na miesiąc na wolontariat, masz 100% szans na przyjęcie, a błyskawicznie zweryfikujesz nie tylko, czy ci się to podoba, ale również to, jak jesteś postrzegany przez twoich współpracowników i nabierzesz lepszej perspektywy. Nie potrafisz podjąć decyzji, czy zrezygnować z pracy etatowej, by robić swój biznes? Rób więc go wtedy, kiedy jesteś po godzinach. Zobacz, jakie efekty jesteś w stanie wyciągnąć, inwestując 2-3 godziny dziennie. Własny biznes to często poświęcenie, ale również eksperyment.
Mądry człowiek powiedział kiedyś, że jeśli stoisz przed podjęciem decyzji, bo masz wątpliwości względem stanu obecnego i chcesz bądź czujesz, że coś powinno się zmienić, to tak naprawdę ty już decyzję podjąłeś. Tylko są rzeczy, których po drodze się boisz, które cię hamują. Zadaj sobie pytanie nie, czy to zrobić, tylko czego się boję. Wróćmy więc do tej kluczowej idei równowagi. By mieć istotnie świadomość, że podejmujemy dobre decyzje, warto pamiętać o tym, że jesteśmy zwierzętami i podlegamy bardzo silnym biologicznym uwarunkowaniom, które doskonale widać w naszych pragnieniach. To, czego pragniemy, bardzo często wypływa z bardziej pierwotnej części człowieka. W prostym przykładzie mężczyźni oglądający się za pięknymi kobietami. Decyzje na podstawie tego impulsu mogą mieć opłakane skutki w życiu rodzinnym faceta. W bardziej złożonym przykładzie kobiety, które epatują seksem, by regularnie być na czołówkach gazet. Ich decyzje są w przeciwieństwie do pierwszego przykładu kompletnie niemotywowane ideami reprodukcyjnymi. Jest to bardziej złożone pragnienie. Analogicznie pragnieniami będą kredyt na nowy samochód, czy wakacje, czy wybranie McDonald'sa zamiast obiadu w domu. Stąd też bierze się podstawowe pytanie, jakie warto sobie w takich momentach kluczowych, mocnych pragnień zadać. Jakie są powody, dla których miałbym tego nie robić? Abraham Twersky, ceniony psycholog, w jednej ze swoich książek Podejmowanie decyzji porównywał do człowieka chodzącego po linie. Czasem go lekko puchta w prawo albo w lewo, ale on ma długi kij, który równoważy to nachylenie i przywraca go do równowagi. To pytanie to taki kij, taka przeciwwaga do przechylającego się człowieka. To ważne pytanie w kontekście naszych pragnień, spontanicznych pomysłów, idei biznesowych czy ważnych decyzji, na przykład studiów. Zważ na jedną ważną rzecz. Jeśli nie ma dobrego powodu, dla którego miałbyś tego nie robić, to prawdopodobnie nie szukałeś dostatecznie długo lub jesteś zbyt hura optymistyczny względem tematu. Trochę tak jak w metodzie naukowej. Postawioną tezę, pytanie, należy skutecznie umieć sfalsyfikować, podać warunki, dla której ta idea byłaby fałszem. Dajmy na to, chcę iść na studia, powiedzmy, finanse. Jakie mogą być powody, dla których nie mielibyśmy iść na takie studia? Z miejsca mógłbym podać kilka, choćby to, że utkniemy na skomplikowanej analizie matematycznej, będziemy takim tłem w dużych korporacjach, bankach czy organizacjach, będziemy tworzyć dużo raportów, albo będziemy na froncie sprzedawali polisy, zajmowali się ubezpieczeniami czy lokatami. Będziemy brali odpowiedzialność za losy organizacji lub losy pieniędzy klientów. A to tylko kilka takich ogólnych przykładów, dla których nie miałbym iść na takie finansowe studia. No ale nie ja na nie idę, nie jestem w twoich butach, znasz siebie lepiej, tych powodów może i powinno być znacznie więcej. Nie chodzi o to, by się zniechęcać czy wymalować świat na czarno-białą, pesymistyczną farbą. Tu chodzi o ważne życiowe decyzje. Pójście na studia to poświęcenie ogromnej ilości czasu na dziedzinę, która może cię zniszczyć, wypalić albo kompletnie nie interesować. W tym miejscu trzeba przytoczyć słynny kwadrat Stephena Covey'a, który jest świetnym narzędziem w zarządzaniu sobą w czasie i bardzo dużo mówi nam o podejmowaniu właściwych decyzji. To jest metoda przypisania tego, co masz do zrobienia i podjęcia najefektywniejszej decyzji. Kwadrat składa się z czterech pól, a te wpisują się jak na rysunku. W pierwszym rzędzie na rzeczy ważne, w drugim rzędzie na rzeczy nieważne. W pierwszej kolumnie na rzeczy pilne, w drugiej kolumnie na rzeczy niepilne. Więc pierwsze pole kwadratu to rzeczy pilne i ważne. Drugie pole to rzeczy ważne i niepilne. Trzecie pole to rzeczy nieważne, ale pilne. Czwarte pole to rzeczy nieważne i niepilne. To kompletna strata czasu. Covey jasno radzi, żeby najwięcej swojej uwagi i najszybciej zrobić rzeczy z drugiego pola. Czyli rzeczy ważne, ale niepilne. W jednej z moich animacji mówię, dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest istotne, natomiast sprowadza się do tego, że mając odpowiedni czas, jesteśmy w stanie ważne dla nas rzeczy wykonać ze starannością i wynieść z nich najwięcej satysfakcji zawodowej i osobistej. Tutaj stawiamy po prostu na jakość. Teraz, do którego z tych punktów warto zadać to pytanie, jakie są powody, dla których miałbym tego nie robić? W szczególności do drugiego pola. Dlaczego? Bo wszystkie ważne decyzje w życiu nie są pilne. Pójście na studia jest ważne, ale nie jest pilne. Decyzja o zaręczynach i małżeństwie jest ważna, ale nie jest pilne. Decyzja o zmianie zawodowej jest ważna, ale nie jest pilna. Oczywiście potrafię sobie wyobrazić taki progowy scenariusz, w którym jesteś doprowadzony do granicy i decyzja o zmianie pracy to musi być błysk z dnia na dzień, ale to nie czyni z ciebie dobrego akrobaty chodzącego po tej linie. W takim stylu działania to ty kręcisz się po tej linii jak śmigło samolotu.
Wszystkie decyzje, które nie są pilne i nie są ważne, można je pominąć. W zasadzie wszystko jedno. Czy to będzie odpowiedź na kolor sukienki w sklepie, decyzja czy lody waniliowe, czy truskawkowe. No po prostu trywialna, więc nie zwracajmy nawet na nią uwagi. Drugim czynnikiem balansującym nasze podejmowanie decyzji będą eksperci. To jest dość oczywiste. Czasem, by podjąć właściwą, ważną decyzję, trzeba zasięgnąć opinii tych, którzy lepiej znają się na temacie. Trochę bezwstydnie zareklamuję tutaj moje programy mentoringowe, o których możesz dowiedzieć się więcej, pisząc do mnie lub odwiedzając moją stronę domową. Czyli oprócz dobrania właściwych priorytetów, dania sobie przestrzeni i czasu na podjęcie najlepszej decyzji w ważnych tematach i zebrania najlepszych informacji, to jest proces. I właśnie tak wygląda sztuka podejmowania dobrych decyzji, czego Tobie życzę. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!